Cześć kochani, witajcie znowu na kanale Zrób To Sam. Dzisiaj przychodzę do Was z mega łatwym, przepięknym wzorem. Przyda się z pewnością na lato właśnie. Ja użyłam tego wzoru do zrobienia takiej letniej chusty. Użyłam też do tego bardzo leciutkiej i przepięknej włóczki. Ponieważ jest tutaj dużo dziurek, to wzór robi się naprawdę bardzo szybko. Jak dokładnie zrobiłam całość, oczywiście zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, jest to mocno dziurkowany wzór, bardzo łatwy, szybki. Możecie zrobić go tak długi, jak tylko chcecie. A jakiej włóczki użyłam i jakiego szydełka, oczywiście zaraz Wam pokażę. No więc kochani, zaczynamy od naszej włóczki. Jest to włóczka Lazy Hazy Summer Cotton od Rico Design. Jak widzicie, dostałam tę włóczkę w promocji. Mamy tutaj 50 gramów, 145 metrów długości, 49% bawełny, 46% akrylu oraz 5% poliestru. Włóczka jest przeznaczona na szydełko o rozmiarze 4, ja będę używać szóstki, dzięki temu robótka będzie trochę luźniejsza. Jest to również odcień numer 3, mamy tutaj dużo pomarańczowego, w środku trochę różowego, zielonego. Mnie osobiście bardzo się podoba ten kolor i rozpoczynamy naszą robótkę od łańcuszka oczek. Tutaj się zrobił jakiś supeł. Potrzebujemy łańcuszek oczek, potrzebujemy parzystą liczbę oczek, aby się dało ją podzielić przez 2 i ja zrobię bardzo łatwo, czyli 20 oczek. Mamy już pętelkę pierwszą i robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jak widzicie, bardzo ładnie się już pokazują nam kolory. Następnym krokiem jest pozostawienie 5 oczek od brzegu, a więc 1, 2, 3, 4, 5. Zostawiamy nieprzerobione te oczka, 3 na wysokość, 2 na odstęp i w tym miejscu, czyli w szóstym oczku, robią jeden słupek. Następnie nabieram 2 oczka na odstęp. Na dole zostawiam jedno oczko odstępu i w tym miejscu robię jeden słupek tutaj obok. Następnie nabieram znowu 2 oczka na dole, 2 oczka na odstęp oraz na dole pozostawiam jedno oczko i robię w tym miejscu znowu jeden słupek. I już nam się tutaj pojawia różowy kolor. Następnie znowu nabieramy 2 oczka na odstęp, na dole pozostawiamy jedno oczko i w kolejnym znowu robimy jeden słupek. Znowu 2 oczka na odstęp, na dole jedno oczko opuszczamy i znowu robimy jeden słupek. Znowu 2 oczka, jedno opuszczamy na dole i robimy w tym miejscu jeden słupek. Znowu 2 oczka na odstęp, jedno na dole opuszczamy i robimy jeden słupek. I znowu 2 oczka na odstęp i w ostatnim robię jeszcze jeden słupek na zakończenie. I jak widzicie, pierwszy rząd już jest gotowy. Całość jest bardzo luźna, duże odstępy mamy tutaj pomiędzy pojedynczymi słupkami i zaczynamy kolejny rząd. Aby to zrobić, nabieramy 3 oczka na wysokość plus 2 oczka na odstęp, czyli razem 5 oczek. Całość obracamy i tutaj, gdzie mamy tę dużą przestrzeń, tą dziurkę, wbijamy się i robimy kolejny słupek. Następnie nabieram 2 oczka na odstęp i znowu w kolejną dziurkę się wbijam i robię znowu w tym miejscu jeden słupek. Znowu nabieram 2 oczka na odstęp. Odstępy są zawsze tej samej długości. Od teraz będę robić za każdym razem 2 oczka na odstęp, tylko w pierwszym rzędzie mieliśmy nieco inaczej, a więc za każdym razem jak zrobimy słupek, to nabieramy od razu 2 oczka na odstęp. I znowu tutaj w dziurkę się wbijam. I robię kolejny słupek i znowu 2 oczka i znowu słupek, 2 oczka i słupek.
I tutaj doszłam do łańcuszka, który mamy na brzegu i robimy w tym miejscu ostatni słupek. Jak widzicie, mamy tutaj przepiękny wzór, jest to bardzo przewiewny wzór, jest to wręcz taka siatka. Ja zrobię jeszcze kilka kolejnych rzędów i zaraz do Was wracam z efektem. Ważne jest, abyście pamiętali, że każdy rząd zaczynamy od 5 oczek łańcuszka, 3 na wysokość oraz 2 na odstęp. I tutaj już jestem z powrotem, zrobiłam taki kawałek naszej robótki. Całość jest bardzo luźna, przewiewna, naprawdę mega szybko się to robi dzięki tym dziurkom, ponieważ nie mamy tutaj wiele do robienia. Jak widzicie, zostało mi jeszcze trochę włóczki, a więc jeszcze trochę przerobię i zaraz znowu do Was wracam. No więc kochani, już jestem z powrotem, nasz szalik osiągnął naprawdę fajną długość. Jak widzicie, tak jak już to wcześniej mówiłam, jest on bardzo luźny, przewiewny, idealny na lato. Ja tutaj w tym miejscu myślałam, że zrobię jeszcze na końcu jeden rząd i dlatego mam tutaj nabrane kilka oczek. Jednak widzę, że już długość mi odpowiada i dlatego zakończę w tym miejscu. Nie jest to potrzebne, żebyśmy robili jeszcze jeden rząd. Jak widzicie, po rozciągnięciu naprawdę jest to szeroki szalik. Aby zakończyć robótkę, obcinamy w tym miejscu końcówkę, przeciągamy ją na drugą stronę. I oczywiście te końcówki, początek oraz koniec wszyję, żeby nie było ich widać. Jeszcze zostało mi trochę włóczki, na pewno ją użyję do jakiegoś innego projektu. Jak widzicie, nie potrzebujemy do tego dużo włóczki, ponieważ połowa z tego projektu to dziurki właściwie. Zużyłam około 3/4 motka, który Wam pokazywałam na początku. Jak widzicie, mega szybko zrobiłam ten szalik czy tę chustę. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, nie zapomnijcie aktywować dzwonka, żeby być ze wszystkim na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku na Zrób to sam. Cześć!